Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Gangraczy. Dzisiaj razem z Kerwinem zagramy sobie w Euro Truck Simulator 2000. Czemu mi się to zawsze myli? Euro Truck Simulator 2. Ja jadę do Katowic, a Kerwin, dobrze powiedziałem? Na pusto. Na pusto. Potem może się zamienimy, ale nie wiem. Zobaczymy. No, ruszaj. Ruszam się, bo mam nawigator włączony. Ciemno tam, nie ma nikogo, jedziemy. Jedź, pusto jest. Ja mam sobie na... Ja mam ustawione na ten tabulator. No. Mam ten ustawiony na przeźroczysty. I tak na full dałem na przeźroczysty i widzę drogę po prostu i mam cały czas tabulator włączony i wiesz, i wiem kiedy mogę sobie ścinać drogę, a kiedy nie. No wiem, na ale przykład czasem ja... nie muszę. Ale ja nie. Ja mówię na ten, żeby na odcinku, żeby wyglądało to na jakąś tak jak a, inni na przykład no. YouTuberzy jeżdżą sobie. No. Nie będę teraz tak coś za darmo robić żadnemu youtuberowi za free tego reklamy, nie? No. Więc nie będę mówić żadnych. Kurde, ile to. Ty daj sobie przy mikrofon albo mów głośniej. No mówię głośno. To daj sobie bliżej mikrofon. Tak, coś mi nie tego jest. Serio, 30 na godzinę. Ile, bo coś uwaga, się połączało. Camora GT. GR znasz. Ja zjadę sobie tutaj, bo muszę zobaczyć, czy jedzie. A to nie z tej strony chyba. Nie, zjechał już. A nie wiem. W ogóle on mógł daleko jechać, ale w ogóle nie będę informował, jak ktoś by się pojawiał i by cię widzieli do skrzyżowania dojeżdżać. No spoko, spoko. Co ja tak wolno się rozpędzam? Ile masz ton? Jadę 37, ej. Nie. 17. Czekaj, coś... Uwaga, hamuję. A, redaktor mam włączony. Tylko jak teraz go wyłączyć? Aha, tak. Ej! Ups, sorry. Zrób się wpisem. RA463 jedzie jakiś. Jak można dać sobie nazwę RA463? Może... nie wiem. Nie skręcamy tu? A, właśnie skręcamy. Nie. Jedziemy prosto. Czemu mamy skręcać? A nie, dobra. No właśnie. Teraz są... dobra. Uważaj, biorę cię. To bierz, bo jadę 40 tylko. Ja się jadę... O, w końcu się włączę. Bo są bramki. Są bramki, ja się po prostu szybko prześpię i wierzę, że muszą na mnie czekać. No tak. U mnie w ogóle też jest to też najlepsze. A wyłączyłem prawdopodobność spadnięcia. Więc powinien mi się też chyba włączyć. Ja nie wiem, nie wiem. Ja pierdzielę. Zapraszam Was też również na stronę internetową. Jeżeli ktoś by chciał po prostu wziąć i dołączyć do Michalik Trans, czyli do firmy petycyjnej, link będziecie mieć w opisie do dołączenia.
Ej! Wyprzeć mnie. A w Wysterku nikogo nie ma, więc możemy jechać. Ej, głośno mnie słyszysz, czy nie? No tak w miarę, że cię po prostu rozumiem i nie muszę się pytać, co mówiłeś. Tylko nie wiem, czy na odcinku nie A co? nie wiem, czy na odcinku będzie trochę cicho, czy nie. Jeżeli będzie cicho, no to przepraszam, mam teraz. Ja sobie w międzyczasie na najniższym, tak żebym cię dobrze słyszał i rozumiał, słucham sobie muzyki. No to dlatego nie słyszysz. A nie, słyszę bardzo dobrze cię. Bo na przykład muzyki nie mam głośno. Tak samo efekty mam wyłączone, tak nie na full. Ja mam ściszone na głównym panelu. No. Ja jadę na długich. Fajnie jakby były te auta, te boty. O, na długich jadę, sorry. Czy nie? No, czekaj, bo dobra, już jestem. Fajnie, bo to niedługo muzyka, znaczy nie muzyka, kurde. Ten wraca. Śnieg wraca, nie? Za niedługo. Jesteś? No, jestem sam. Ja sobie po prostu pierwszy pojechałem, żeby na bramki sobie już wjechać. Na osobne. Mogłeś sam mną jechać. Oj tam, oj tam. Pamiętasz, jak tu leżałeś? No może nie tu, ale leżałeś. Chyba, no nie tu, ale leżę. Jako wypieprzyłem przez tych dwóch typków. No. Co kurde, chyba nie ogarniali to, że w Eurotrucku się jeździ dostarcza przyczepy. Oni chyba w tym nie widzieli sensu, chyba widzieli sens w przeszkadzaniu innym i robieniu im szkód i po prostu kasy na minus. No bo naprawa na kosztuje, a ja wtedy miałem prawie 100% rozwalonego tira. Leżałem na boku. No tak. I wyleciałem za te barierki, co widzieliście wcześniej, te takie czerwono-białe. I tam leżałem właśnie na boku, tirem. Słuchaj, niektóre gry, na przykład Eurotrack, CSGO, co tam jeszcze? Różne gry grają dzieci na przykład 10 lat. Nie wiem. Grałem osoby, które to 7, ogarniają i które nie 8. ogarniają. To jest najgorsze, jak takie małe dzieci grają. No, to jest najgorsze, takie kurde małe dziecko nawet nie ogarnia w to, że jak jest czerwone światło, to że on się ma zatrzymać i że kurde, jeszcze najlepsze, że gra na multiplayer i on myśli, że jest fajny. No. Czekaj, bo mam cały czas ten retetor. Ale na przykład jakby na przykład dalej, nie wiem, limity wiekowe, nie? To by było też. A no to i tak, fajnie. To jest tak jak z Facebookiem, kurde. Tak samo jak z Facebookiem, żeby dawali właśnie te czas, te po prostu, że masz więcej lat i ma. No tak, bo ograniczenie powinno być. Nie? Hmm. Jadą. To jest kurde głupie. Jeżeli nic. Wiesz. O, teraz skręcamy. Są takie osoby, które ogarniają grę i na przykład mają to 12 lat. Uff, czy to... Ja, prawie mi ci przyczyny przywalił. Pierwsza ma na przykład mój kolega, no, który akurat nie ma ETS-a, ale jego brat ma Eurotrucka, bo sobie kupił, no bo ja kupiłem, no to on też kupił, że gra ten na multiplayer. No. No i spoko, gra na klawiaturze, no, w miarę ogarnia, no ale też... To wyglądało po prostu tak, że on dużo rzeczy też nie ogarnia, ale dobrze jeździł i na przykład nie wie o tym, że jak się jedzie, to po prostu on ma taki impuls. No ja mu tak mówiłem, gadałem z nim. No, ale to po prostu było takie, że na przykład ja mu mówiłem, wyprzedzam, to ten mi na przykład, no mówi spoko, jedź, i ten zaraz kurde mówi, ty mi nie mówiłeś, że skręcałeś? I że on leży tam na boku w trawie gdzieś z
wypieprzonym tirem na bok. Za przeproszeniem za słownictwo. A pamiętasz jak ja wjechałem do rowu? Na główek pijany Dominik, nie pij tyle. No właśnie. Nie, co, nie, jak to było? Chyba, po pijanemu się nie siada za kierownicą, czy to coś w tym stylu. No chyba albo tak. Albo za dużo wypiłeś. A jak to się w ogóle stało? Że po prostu chyba za szybko jechałeś, był zakręt i cię wyrzuciło. I za mocno skręciłeś. Może. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, nie? No. Czy znów to pożyje? Najgorsze to jest to, że zawsze się coś ciekawego dzieje, jak nie nagrywasz przeważnie. No nie? Tak, kurde, coś mi dzisiaj cofanie nie idzie. Z kabiny. Grasz na kierownicy czy na tej, na... Dzisiaj na kierownicy umiem, dzisiaj gram na klawiaturze, ale ostatnio grałem na kierownicy, jak nagrywałem, to... Z kabiny. Dzisiaj z kierownicy robiłem i z kabiny, a teraz musiałem z trójki, bo... Najlepiej się w sumie nagrywa, znaczy partię przyczepałem, masz kierownicę. No. Ja to teraz muszę zdjęcia zrobić, żeby dokumentację zrobić w... No dobra. Ty sobie rób tą dokumentację, a ja jadę przejechać się po filmach. Dzisiaj już mam. Ja już mogę spokojnie jechać, czekaj, bo mi coś się gra zaczęło. A dobra, to chodź, jadę. To tu masz jeszcze jedną firmę, proszę pana. A dobra, w sumie. Nie pomyślałem. No właśnie, nie pomyślisz, to a... na Koszyce. Okay, mam Olsztyn. Tak, Koszyc, bo tam są... O kurde, tak daleko, to nie. No co za idiota. Wyjecham, wycofał sobie na... Nie, z ciebie. Mercedesem takim białym jedzie. No widzę, Patryk 0602. Wycofał, chłopie. Ja sobie jadę, a ten przede mną, przed moją maską sobie wycofał. Tutaj i tak nic nie jedzie, ale można jechać. I chłopie, wyjeżdżał z mechanika na wstecznym, idiota. Ja też tak czasem wyjeżdżam. I dość, że... Jak ale tam, jak jest za dużo. Jak jest za dużo osób, to wtedy wyjeżdżam na wstecznym. No, rozumiem, ale kurde, nie przed moją maską. No tak, to jest wymuszenie pierwszeństwa. Za daleko. O czym ja czasem gorsze rzeczy robię? No ty to tak. No. Ja to mogę. Ja robię to z głową, a nie kurde. Ja mam wszystko przewidziane, czy ktoś mi wyjedzie, czy nie. Ja mam na Pragę, Lublin i Katowice. Nie mam. Ja jeszcze jedę do jednej firmy. Ja też. Takie cofanie, no to rozumiem, masz wszystko pod kontrolą i nie zajmujesz całych dwóch pasów, a ten chłopie cały gaz i cofie, cała peta i cofie. Ja tu zawsze na chodnik Ej! Spokojnie, a w lusterka patrzę. Ja tu zawsze na chodnik wjeżdżam, jak jest możliwość, żeby po prostu nie wjechać w drogę i komuś nie za... A dość, że ma chłopie dwa chodniki, miał po jednej i po drugiej stronie. Tobie musiał się idiotę na samym środku zatrzymać. No ja no. Nie wiadomo, może coś się stało, może przegapił, nie wiem. Nie wiem. O, nie to włączyłem. Nie wiadomo. A, to jest to fajne. To miasto chyba nie. Jedno miasto było takie zarąbiste, nie pamiętam gdzie to byliśmy. Że była taka szutrowa droga do kopalni chyba. Taka długa w początku miasta. W Wrocławiu. No, nie w Wrocławiu, to czekaj, tam wjechałem do rowu. A, no chyba tak. Chyba był Poznań albo gdzieś. Był post, ale to w sumie... Albo Warszawa to była. Warszawa albo Wrocław. Warszawa, tak. A to sprawdzę na mapie teraz, w sumie. Dresden... A co masz? Ja mam wszędzie dalekie. Mam dużo. Ja też mam dużo, ale mam daleko. O, Berlin masz? Berlin mam. To dawaj do Berlina. A nie, mam Bern. Sorry. Hopę. Masz na Berlin. A kurde, szkoda, że mi się spieprzyło, to wiesz.
Te savey. Nie wyskakują mi. Nie, no, też nie wyskakuje. Aha. A Dresden masz? A co? Dresden. Dresden? Chyba no. Tak. Niemcy. Gdzieś mi się obiło. Dresden? No. D-D-S-D-N. No. Bierzemy. To jedziemy. Jeżeli do pół godziny się nie wyrobimy, no to oczywiście będziemy Co ty robisz teraz? Dobra. Pierwszy. To będziemy mieć cięcie. Masz przyczepę? Ale by jakby nam się identyczne przyczepy trafiły, co nie? Nie. Bo nie. Wracając do tego, co ja mówiłem, jak już będziemy, jak będzie już te pół godziny, to jak będziemy na przykład, nie wiem, 50 km przed Dresden, to oczywiście dojedziemy do końca, ale na przykład będziemy, nie wiem, więcej niż 50. Połowie to się zrobi na dwa filmiki. To zrobimy na dwa filmiki, no bo nie ma sensu więcej niż pół godziny robić. Bo to już się takie nudne robi, takie oglądanie. No właśnie. Jeszcze jak nie ma na przykład nic ciekawego. To w sumie parki albo coś, jakiś ciągnik albo coś, to mogę mieć ostrzegawcze? Powinieneś, nie to łączne. W sumie mogę mieć. 1, F4, córka, nie. Czekaj, ja sprawdzam na tą mapę, czekaj, włączę sobie awaryjne, fajnie, super. Że nie tutaj było. Tutaj pewnie zahaczę. Jak zawsze mi się to robi. Stań za mną. Też tam zahaczyłem. Ja nie. Nie, nie Warszawa. Ale blisko. Jak nie Warszawa? Ani Wrocław. A nie Łódź? Serio. Co? Serio. Właśnie w tym mieście jesteśmy. W Katowicach to było? Tak, w Katowicach. Dobra, to jademy. Czekaj chwilę. Sorry. Nie było to w Katowicach. W Katowicach, zobacz na mapę. Ale to nie jest to tam... tu jeszcze jest jedna firma. To jest tu. Tu się wywaliłem. Jedziemy w stare miejsce zobaczyć, co? Nie, dobra, jedziemy. No dobra. Nie, potem... Jedziemy zobaczyć, czy nie? Nie, jedziemy potem zawieźć ten... ładunki, potem... To jechać w to miejsce, czy nie? Nie, jedź już. W prawo. Potem w najbliższym czasie, w najbliższym odcinku weźmiemy po prostu i... przyjedziemy w to miejsce, nie? To chyba w trzecim, jak się nie wyrobimy ten na dwa. Zależy ile pojedziemy. Jak pojedziemy przypisowo, no to powinniśmy nie zdążyć. Bo zostały jeszcze 13 minut nagrywania. 12 w sumie. Jak 13 minut? 12 minut teraz nagrywania. Jest już? No teraz mamy już 18 minut. Serio? Serio. Przejdziemy na pełnym. Wiesz co? Dobra, pojedziemy na pełnym. Na pełnym gazie. Bo w sumie i tak nie ma nikogo oprócz nas na tej drodze przeważnie. No tak, no ale wiadomo, kurde, mandaty trzeba płacić, no. Jeszcze policja nas zatrzymie. Aha, policja. Policja, chociaż tutaj gdzie nie ma policji. Fajnie by było, jakby była policja. Było no. Zarąbiście by było, jakby dodali te auta na singlu. No. I policję, że cię gonią. Że są policje postawiane i zaczynają cię na przykład gonić. No tak, na przykład połączyliby obrotówka z GTA. Policja na ciśnie. No. No, jeszcze kurde, żeś mógł wyjść i rozpieprzyć ich. Nie. To już nie by było... To by już była lekka przesada. Chociaż żeby policja jechała, zatrzymywała stała z radarem, nie? W razie był jedynie kontrol, na przykład, czy jesteś pijany albo coś. Ła, za szybko jadę. Dzisiaj na styk. Wszystko na styk dzisiaj. Jak chcesz to prowadzić? Kurde, sorki. A wiem, to by właśnie było bez sensu, jakby tak było już. Ja powiedziałem to, że tak urozmaicić.
No jak powiedzieć GTA, no to od razu, że kurde, wyjść i rozpieprzyć. O-o. Mamy problem. Houston policja? Mamy... Nie, Houston mamy problem. I to poważny. Czemu? Paliwo mi się kończy. I nie wiem, czy dojadę. Info, ile mi zostało. Ile masz? 600... To dzwoni trochę, bo coś ci nie mogę dogonić. 600 litrów? Nie, 646 km mi zostało, więc spokojnie na luziczku. A to na luzie, chłopie, dojedziesz dwa razy bitecho. No. Prawie. Jedziesz tam, czy nie jedziesz? No, jadę. A i tak po drodze mała stacja, to można się zatrzymać. No tak. Trochę mi za jasno teraz, ale trudno. Dobra, już daję gazu. Kurde, te krzesło mi dzisiaj. Muszę coś z tym zrobić, bo mi dzisiaj czeszczy niesamowicie, nie wiem, czy to słyszycie. Brakowałbym przy pierwszą barierkę. No teraz patrzę akurat w tego... lusterka, zobaczyłem, co ty tam robisz, wyprawiasz. Bo wiem, że... po prostu tak wiesz, no. Wiem, że jedziemy teraz nieprzypisowo, to powinniśmy jechać za 80. No ale chcemy, żebyście po prostu zobaczyli do końca tą trasę, żebyście nie musieli na przykład innego odcinka zobaczyć. Oglądasz oczywiście. Poza tym to trochę nie ma sensu, bo nawet jak nagrasz to pół godziny i nagrasz drugie 20 minut, to już to jest 50 minut i komu by się chciało w kółko, wiesz, oglądać 50 minut, non stop. No tak. Znaczy tak mamy, ja przedłużę może 10 minut do 40 minut. No. I tak pół godziny to już jest dużo. No tak. A to jest najgorsze, że zawsze coś ciekawego się dzieje, jak kurde nie masz nagrywania włączonego. No. Ja jedynie teraz co zrobię, po prostu wezmę, zakończę odcinek na najbliższej nacisie. Może zdążymy dojechać, jak nie, no to zakończę stację, na przykład nacisie odcinek na stacji, a na przykład drugi odcinek nagram z tobą, nie? Następny. W tym samym dniu. Tak planuję, nie? Kurde, kaszę się mam niesamowite. Co, chcesz znowu chcesz następny filmik ze mną nagrywać? No, trzeba skończyć filmik, nie? No. Ale w sensie myślę, że następny, że teraz... Po czym jeszcze musimy nagrać, no... Wiesz co? No... Pamiętne miejsce. No właśnie. To z powrotem jak pojedziemy. Jeszcze no. Jednego typa, czy jeszcze coś jedno trzeba nagrać. Wiesz, o co mi chodzi? Co? Wiesz, o co mi chodzi? Co trzeba nagrać jeszcze? A, tego typa! Tego typa? Aha. Ze Skype'a. Aha. Tego, co nam się wbił. To byłoby ciekawe. Nie, na Skype'ie, na TeamSpeak'u. Czekaj chwilę, staniemy sobie tak. Tu, bo muszę coś zobaczyć, jedynie. Ła, za szybko. Spoko, ja w sumie spróbuję, ja piszę teraz na spokojnie kuzynowi, bo teraz jadę i piszę. Nie, dziękuję, nie ładnie tak. Dobra. Zagadaj się, kurde. To w sumie czekaj, czy ja sobie skoczę po wodę, bo mi się piszce, okej? Okay? Dobra, to ja zrobię cięcie. A jednak dobra, nie daję pauzy. Tutaj można jechać w końcu? Czy nie? Fajnie też opcje zrobili. Nie wiem, czy już to na jakimś odcinku mówiłem, ale chyba tak. że można wprowadzili taką opcję, że można zaznaczać, jak chcemy jechać. O, proszę. Możemy nawet Ten? No dobra, możemy sobie wybrać, że chcemy jechać tutaj. To pojedziemy przez Berlin do tego i wrócimy. To jest bardzo fajna opcja, że możemy przechodzić i zaznaczać na mapie, gdzie chcemy na przykład jechać. Nie?
Dobra, idziemy, co? No, to ja prowadzę, okej, teraz. Dobra, to wyprzedzaj. Karwin 1505. 3710. O, teraz jeźdź przepisowo, bo jest pod radar. Przepisowo jedź. Kurde, typu z... O kurde, kasowali mnie. Nie ma mnie. A ten kurde typu ze Steam Speaka, co nie? No. To był kurde przesrany. Musimy to... A się, jak wbije kiedyś, to od razu bandikama no, i jechamy. My tu sobie kurde gadamy, gramy, jeździmy. Dzisiaj akurat wtedyśmy nagrywali z Robocrafta, nie? No, z Robocrafta nagrywaliśmy. I sobie tam jeździmy. Aha, sorry. Nagrywaliśmy. Jedź. Aż w końcu taki gość, taki nieogarnięty, kurde, wpada i zaczyna nawijać jak jakiś poczepany. A najlepsze, że kurde... Jego reakcja na to, że powiedzieliśmy mu, że jak się nie ogarnie i nie wyjdzie stąd, to my ściemniliśmy, że my napiszemy do TS-a i że on nie będzie mógł TS-a używać. No, używać. Ej, tu skręcamy, nie? Nie, ja mam prosto. A ja wam się skręcam. What the fucking bitch? O, jak mnie wy... Chciałem wjechać na kurde, nie tak dałem. I mnie wypieprzył. Ty czekaj, gdzie ten gość jedzie, żeby kurde nie blokować, może mi nie dał tego. Nie, jedź. Ja nie tam wjechałem. Teraz pojadę prosto. Dobra, nie ma nikogo. Dobra, czekaj. Kończ o tym gościu tam. Jak możesz, czy nie możesz? Czekaj. Czekaj, zjadę mu, bo kurde trąbi, idiota. Jaki, ja tylko jadę. Nie ma nic innego. A to ty, dobra, sorry. To ty źle pojechałeś. No. Czy ja dobrze pojechałem, tak? Tak, dobrze pojechałeś, bo ja zaznaczyłem sobie na mapce, jak mówiłem tam, że jest ta nowa opcja, to a źle dobra. Zaznaczyłem. Jeśli się a nie ja po prostu sobie, żeby po prostu szybko nawrócić, sobie skręciłem trawę chciałem sobie skręcić, a tam jest ta głupia bariera niewidoczna. No. Bo jak przydzwonię, to mam 9% tira, na szczęście tylko 9. Ale jak ktoś sobie, a ty masz cały czas na tabulatorze, ktoś miał 200 chyba 27 MS-u. To jest strasznie dużo. Dobra, kończ o tym gościu. Przyczepy i 9. Jaki gościu? No tym gościu na TS-ie. Diablo? Jakiś diabal? Nie, ten co wziął i nam przed o tym nie ogarże. No, kurde, taki gościu, że coś tam zaczął nawijać, my się wkurzyliśmy, poszliśmy na kanał, który jest przystosowany dla 2, 3, 4 osób, czy 5 maksymalnie chyba. No, ale to masakra, jeszcze jego śmiech, Boże Święty, jak. No, paździok w niedzielę. To był komiczny. O, już wiem. Paździok w niedzielę. Tytuł by był. Nie no, że to jest coś inne trzeba dać. Bo by było prawa autorskie Polsatu. No niestety, tak jak mówiłem, może jeszcze znajdziemy jakąś stację po drodze. Sorki. W Niemczech się zatrzymiemy. Po co stację? Albo na granicy, ponieważ iż że... Mamy już 20... Oj, przepraszam, zobaczyłem się na... na telefon. Mamy 28 minut już, więc będziemy musieli kończyć. Ale z tego co pamiętam... No, 200 kilometrów. No, z tego co pamiętam, no to coś mi się tam stanęło z licznikiem. Że chyba wcześniej włączyłem go po parę minut, no to poczekamy. Dojedziemy z tego, do granicy, tam zakończymy po prostu, nie?
cały film. Granica jeszcze jest daleko. No, do granicy pojedziemy już. Albo na stacji najbliższej, bo daleko jest stacja jeszcze. Czekaj, zaraz zobaczę. To w sumie na stacji się zatrzymujemy, okej? No, a chyba stacja jest na granicy. Albo? Nie, chyba nie. Niedaleko jest stacja. Na stacji, ej, słuchaj, na stacji zaczynaliśmy, na stacji skończymy. Właśnie. Ten film chyba sam do traka wrzucę, może... Może jutro wrzucę. O! Ty chłopie, na A1 raz jechałem 120 mi się oddało. A to na luzie. I z góry. No, to też idzie. To też jest tak fajnie, że na przykład weźmiesz... z górki nie... Bo na przykład wiem, że na jakiejś tam grze, nie przez, nie wydaną przez SS Software, grę z górki można było, jak było to ograniczenie 150, nie, co ja pytam, jak jest ograniczenie 140, to jak jedziesz z górki, jak jedziesz 140, no to nie idzie już więcej, nawet jak z górki jedziesz, to nie idzie więcej. Też głupie to zrobiona gra. Ale ostatnio wyszedł World of Track? Czy jakoś tak? Też tak, wydany, World of Track. Też wydany World przez... World of Track. Kurde, chrypę mam, bo... Kurde, coś mnie... A to jest chyba też od tych samych jest tak, na pewno? To jest... I to po prostu jest pewnie po Ameryce. Ej, stój, bo masz ten... Podorane. Też... Chciało mnie znowu. Też przez SS Software. Wydany. Bardzo, bardzo fajna gra, bo mam włączone te zdjęcia. O, granica nawet. Grałeś w World of Track? Nie, bo nie mam gry jeszcze. Dzisiaj ja nie wiem, czy... chyba ją skrakuję. Jak... Nie wiem, może jak skrakuję ją, no to wtedy nagram. Że tak wiesz, sprawdzić o co. Film jakiś. Dawaj, zjeżdżaj tu na stację. Zjeżdżam. Poczekam, aż ten gościu projedzie i to kończymy tu. Kurde, chrypę mam. Za 31 minut i 35 sekund. Z tego co mi pokazuje licznik. Czy co, gasimy tira, wyłączamy ostrzegawcze? No. No dobra, to kończymy odcinek. To dziękuję bardzo, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i siemanko, trzymajcie się.